89 roku, kiedy rodzisz poszłam... najstarszego syna. Rodzę najstarszego mojego syna sąsiada, Aleksandra. Nie wiem, czy wiesz. Twojego sąsiada. Bardzo miły pan. Bardzo miły pan. Bardzo. Który... Mieszkamy razem w bardzo drogim miejscu. Bardzo ekskluzywnym. Bardzo wyjątkowym. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Idę do Smyka i poproszę tam 20 pieluch, tam ileś pieluch tetrowych. A ta pani mówi do mnie tak, proszę pani, ale przecież pani w ogóle jest w ciąży. Ja mówię, proszę pani, ja mam taki brzuch, no przecież pani widzi, że ja jestem w ciąży. A ile, w którym miesiącu? Ja mówię w siódmym, w połowie siódmego miesiąca. Ona mówi, dopiero jak pani mi przyniesie zaświadczenie, że skończyła pani siódmy miesiąc, to ja pani sprzedam te pieluchy, bo skąd ja mogę wiedzieć, może pani poroni to dziecko i te pieluchy się zmarnują. Co ty mówisz, naprawdę? Tak było. O Jezu, jak to dobrze, ja się nie zdecydowałem na dzieci w tamtym czasie. No. I teraz wyobraź sobie, że rok i 10 miesięcy później rodzę kolejnego syna Filipa i jest po prostu wszystko. Ja tego nigdy nie zapomnę, bo to była transformacja, która oczami takiej młodej dziewczyny, matki, była... tak spektakularne, że trudno sobie było bardziej i lepiej wyobrazić. Ja wszystko rozumiem, ale na które to jest odpowiedź? Pytanie, to na które odpowiedź? Bo ja tego nie wiem. Gdzie to... Już się powiem. Tu się to nic jest... nie klei, no. Klei się i ja ci to zaraz udowodnię. Ja, dlatego, że my jesteśmy zmęczeni gadaniem nam o skromności. No właśnie. Jesteśmy zmęczeni. Ja tak nie lubię szarzyzną. Być skromnym. Ja też. No właśnie. Skromność jest przereklamowana. Ale dlaczego jak ja jadę nowym samochodem i mi ktoś zrobi zdjęcie, to podpisują wojewódzki, chwali się nowym samochodem. A nie, no chwali się. Czy mam go wodzić na lawecie zepsutego? Jadę do mechanika, a w ogóle ukradziony jest w Niemczech. Ale chwalmy się. No, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Trudno ludzie. Się chwalić bardziej niż ja. No właśnie. Ale... To jest żenujące. No. Nie. Żenujące jest te pojmowanie polskiej skromności. Sadzaj siebie w ostatnim rzędzie, nie pokazuj, bo ludzie ci będą zazdrościć. Będą nie ci wychylaj mówić. Się. Nie wychylaj się, nie wyrastaj ponad trawę. I właśnie ta cała moja opowieść jest dokładnie na ten temat. Ponieważ wiecie, chciałem wam powiedzieć, że my... przepraszam, Joanna przyniosła książkę dla każdego. Przyszliście biedakami, wyjdziecie milionerami. Gratulacje!